Kierwiński wpadł do mojego pokoju. Spojrzał na mnie rozdziwionymi oczami i wydyszał. Chodź! Chodź szybko! O co? Nie cackał się. Chwycił za ramię i tyle. Oderwany od maszyny do pisania zostałem doprowadzony przez tego spasionego byka pod jego stodołem. Niedaleko, bo mieszkał naprzeciwko. Stara zajmuje się psem! Wypluł z pomiędzy obwisłych, zarośniętych policzków. A ty musisz, bo ja to... Nie, ja to nie, się boję. Szopy się boisz, Kierwiński? Nie szopy. Machnął ręką i strzelał niespokojnym wzrokiem na wszystkie kierunki. W dupę z tym. Do środka spójrz. Zbliżyłem się do zaryglowanych drewnianych drzwi. Nim otworzyłem, wpadła mi myśl. A co z tym psem takiego? Stara, stara. Jej to zostaw. Odparł, pomnagrając ruchami dłoni. Ostrożnie przesunąłem rygiel. A nie kurwa, bo nie zobaczysz. Zreflektował się nagle i pobiegł ku swojej chałupie. Czego? Nie odpowiedział, tylko krzyczał coś do żony przez otwarte okno o latarce. Kobieta odkrzyknęła i już po chwili Kierwiński, niosący światło, był z powrotem. Teraz dawaj! Uchyliłem drzwi stodoły. Głębiej trzeba! W asyście wiązki jasności zrobiłem kilka kroków naprzód. Rozejrzałem się. Sam syf wokół. Siano, rupiecie, przerdzewiałe auto pozbawione trzewi. I jęk. Odwróciłem się ku tłuściochowi stojącemu bliżej wejścia. Co to? Przytknąłem rękę do ucha. Tylko spokojnie, spokojnie. Rzekł bardziej do siebie niż do mnie. I skierował światło w kąt. Tam siedział na ziemi mężczyzna. Wytrzeszczał oczy. Cały na biało i na czerwono. Jedno ramię czerwone. Nic nie mówił. Kurwa! Cofnąłem się od niego o krok. Co jest? Kierwiński, cholera, kto to? Wieśniak przełknął ślinę. Zakręcił młynka ręką w powietrzu, zbierając słowa. Grabiami mu! Wydukał. O tam, widzisz jak ja mu... I potrząsnął latarką. Gdzie ty mu? No tu! Popukał się w bark. Gdzieś! Przytłukłeś? Krzyknąłem zszokowany. Zbliżyłem się do obcego, by mu się przyjrzeć. Miał kilka ciemniejszych dziurek, z których wciąż wyciekała krew, pożerając coraz to więcej bieli na szacie. Trząsł się i nawet wychylił się ku mnie, ale szybko się cofnął, jęknąwszy z bólu. Usta miał zapchane brudną szmatą. Trzymane z tyłu ręce wskazywały na to, że jest przywiązany do pionowej belki sterczącej za nim. Dzwonię... Nie! Kierwiński, znalazłszy się nagle tuż obok, zakleszczył spocone palce swojej włochatej łapy na moim nadgarstku. Nie chcę do więzienia. Szepnął. Tutaj nie trzeba dzwonić. Nie wiesz jeszcze, ale nie trzeba, na miłość boską. Na miłość boską! Podchwyciłem. Masz w szopie zmasakrowanego człowieka! Zacisnął mocniej dłoń. Nie trzeba, Kel. Instynkt przetrwania wyraźnie nakazałbym kiwnął głową, a kiedy tylko to zrobiłem, Kierwiński złagodniał. Przycupnął na drewnianej skrzynce i ukrył twarz w dłoniach. To co zamierzasz? On po niemiecku chyba szprecha. Dogadasz się z nim? Spojrzałem na więźnia. Patrzył błagalnie, próbując doszukać się we mnie ratunku. Bo po naszemu to on nic. Ty, ale ja nie chcę współudziału. Ja tu spokojnie przyjechałem szukać. Najchętniej wyszedłbym z szopy, ale wieśniak by mi nie pozwolił. Niczym przerażone zwierzę gotów był i mnie, tymi samymi grabiami przytłuc, a potem usadzić naprzeciwko tamtego biedaka, bym się z nim porozumiał, choćby za pomocą jęków. Nie bój się, ja o to zadbam. Zapewnił, kiwając głową. Wyjdziesz cało, czysty, przysięgam. Tylko no, pogadaj ciut. Chyba mi się to kurwa śni. Westchnąłem. Podszedłem do skrępowanego Niemca. Dajcie? Zapytałem. Jęki się nasiliły. Zaczął się wiercić. Przykląkłem i odwiązałem mu szmatę z tyłu głowy, po czym wyjąłem mu ją ostrożnie z ust. Zawył. Wywrzeszczał kilka przekleństw, na co Kierwiński aż się zabulgotał. I zaczął się drzeć jeszcze głośniej, by tamten zamknął pysk. Cisza!
Zarekomendowałem po niemiecku, chwytając Chińca za podbródek. Pierdol się! Odwarknął przez zaciśnięte z bólu zęby. Zdycham! Zdycham! Morda! Jeszcze trochę się powiercił, aż ostatecznie gniew ustąpił miejsca nadziei. Ratuj mnie, błagam, błagam! Co gada? Kerwiński nachylił się nad nami. Spowiłem go machnięciem ręki. Kim ty jesteś i co tu do cholery robisz? Wiódł mnie grabiami. Nawet nie wiesz, jak to cholernie boli. Ono mnie, ta? Cicho, nie, skłamałem. Tak z dupy, co? I by uczynić go nieco szczerszym, dotknąłem palcem, brzydząc się samych wgłębień, okolic rany. Syknął. Cisnął wiązankę, a spanikowany Kerwiński zaczął się domagać wyjaśnień. Wiem, co robię. Wracaj do tej swojej. Zamyślił się, zmarszczył brwi, zawiesił wzrok. Wreszcie kiwnął głową i powoli się wycofał ze stodoły, pozostawiając mi latarkę. Jestem niewinny. Wyjaśnił Niemiec, korzystając z pozoru korzystnego obrotu sytuacji. Ten bydlak... Znów nacisnąłem, mówiąc, tylko nie bydlak, o panie Kerwiński. Wył i przytakiwał posłusznie jednocześnie. I bez ściemy. Przyjechałem zwiedzać tę pieprzoną wieś z chłopakami i nagle ten dziad... Wyjęczał. Pan Kalwiński znaczy się. Kerwiński. Co to za chłopcy i gdzie są teraz? Spieprzyli, ale pewnie właśnie zapowiadają służby, więc jeśli nie chcesz mieć przejebany, dzwoń szybko też. Uśmiechnął się szelmowsko, wyczuwszy, że ma przewagę. Rozprostowałem się zaniepokojony. Głupotą było wdawanie się z nim w rozmowę bez wcześniejszego wypytania samego agresora. Zaczekaj. I wyszedłem z szopy. Kerwiński stał na zewnątrz, wtykając głowę przez otwarte okno do domu i bełkocząc coś do żony. Udaje niewiniątko. Mówię mu. Jak to w ogóle było, co? Cielsko odwróciło się ku mnie. Do tego trzeba, pomaluchu. I kiwnął ręką, bym wlazł razem z nim do domu. Spoglądając jeszcze w stronę stodoły i mając w pamięci wykrwającego się tam Niemca, przystałem z ciężkim sercem na zaproszenie. Usiedliśmy do stołu. Mocne, grube dłonie gospodyni postawiły butelkę wody na stole wraz z trzema kieliszkami, które w chwilę później już były pełne, a po kolejnej chwili puste. Primo, zaczął Kerwiński. Niczym się nie przejmuj. Tutaj na tym zadupiu nic nam nie grozi. Samosądy to już przeszłość, wtrąciłem zmieszany. Teraz prawo sięga wszędzie. Pierdolenie o Chopinie. Sąsiad. Ale żeś przyjechał z miasta, więc jeszcze się nie nawykłeś. To wybaczam ci. Po drugie, ten szczyt mi z psem... Urwał zdanie, rozejrzał się. Spojrzał pod stół. Stękając wstał i znów patrzył po tych samych kątach. Siedzi zatapczany. Liże się wystraszona. Nie ufa nikomu. Zabrała głos kobieta. O, widzisz. Traumę będzie miała. Gnoje ją dorwali. A jeden to miał maczetę i okaleczył, śmieć jeden. Jeszcze go dorwę. Zmarszczyłem brwi, próbując wyłuskać fakty. Przyszli znikąd ubrani w szaty i ci krzywdzili psa? No ta! Zobaczyłem to, od razu grabie w progu zgarnąłem i na nich, bo to chude szumowiny były. A i tak największą z nich oddzieliłem. Chcę wyobraź, co z tej reszty za chłopy. Zwieńczył wywód polaniem drugiej kolejki. Od razu strzeliliśmy. To jakiś rąbnięty kult, czy coś takiego. Trzeba tamtego wypytać, ale skoro mają swoje za uszami, na policję nie pójdą, chyba. Skończ z tą policją i dobrze gadasz. Chodź, przyszpilimy naszego gościa. Wróciliśmy we dwójkę do stodoły. Z wodą i kieliszkami też. Niemiec narzekał. Przeklinał, nawet wybuchł płaczem, ale szybko ten przerodził się w furię. A to wszystko podczas gdy z Kerwińskim piłem trzecią. No... Kto wy? Burknąłem wreszcie. Zaczął się wykręcać i kłamać. I to tak nieudolnie, że nawet wieśniak wyczuł fałsz w jego tonie i go kopnął. Ledwie trafiwszy w piszczel, po czym się zatoczył. 10 patoli i rozchodzimy się. Każdy w swoją stronę. Zaproponował nagle. Osłupiałem. Co kurwa? 20. O czym on? Bogacza żeś wyhaczył tymi grabiami. Ale czej? Przykląkłem przed Niemcem. Daj ze 100. 100,
Dobra, tylko kurwa mnie odwiąż. A jak ty je nam dasz? Przyniosą tamci. Wyprostowałem się i odwróciłem ku Krewińskiemu. Daję 100 tysiaków. Jak daję? Za uwolnienie przez ziomków. Pierdolisz. Bierzemy? Obnażył żółte zęby w chciwym uśmiechu. 200! Daj 200! Zaczął się wydzierać na Niemca. Tamten, nie mając pojęcia o co chodzi, przytaknął dopiero, kiedy mu pokazałem, jak obok jednego wstawionego palca pojawił się drugi. Mam telefon w kieszeni z tyłu. Puść wiadomość. Powiem ci do kogo. Wysłaliśmy. Krótka instrukcja, żeby przynieśli kasę, oddamy jeńca. Po chwili ujrzeliśmy, jak w oddali zmroku wyłaniają się 3 białe szaty, uzbrojone w rozjaśniające im drogę lampy. Między nimi połyskiwała srebrna walizka. Mamy forsę! Zawołał z oddali po polsku mężczyzna posiadający nadzwyczaj czysty akcent. Pieprzona wieża Babel, mruknąłem. A my mamy waszego, w stodole. Przystanęli. Spojrzeli po sobie, poczynili krótką naradę. Wreszcie obwieścili. Jesteśmy uzbrojeni! Ostrzegamy! Wzruszyłem ramionami. 4. i 5. kolejka wypita w oczekiwaniu na gości skutecznie dodawała odwagi. Weszli. Tam przy Niemcu czekał na nich Krywiński z grabiami pod ręką. Oczy mu się roziskrzyły, jak tylko pokazano mu zielonkawą zawartość walizki. Przyglądałem się tej transakcji, stojąc przy wejściu razem z tajemniczym Polakiem. Dwóch krzątało się wokół rannego i szeptali po niemiecku. Papieroska! Spojrzałem na chudzielca. Z kieszeni szaty wyjął paczkę fajek razem z pozłacaną zapalniczką. Skorzystałem. Wyszliśmy na zewnątrz. Starałem się jednak nie tracić z oczu tego, co się dzieje w szopie. Krewiński liczył nad wyraz skrupulatnie. Przed nim siedział najwądlejszy z szajki. Azjata. Nie tutejszy? Nie. Urodzony w Niemczech, potem raz tam, raz w Polsce, a teraz na wsi. Kwestie rodzinne. Taki spada podróżnik. A osiadł pan na tym zadupiu? Miał bystre spojrzenie. Nie odrywał go ode mnie, nawet zaciągając się dymem. Szukałem spokoju. Pracuję nad powieścią. Uśmiechnął się. Do padu się trafiło. No nieźle. A z tym psem to o co chodziło? Wzruszył ramionami. Taka zabawa. Zabawa? Kel, teraz ty przelicz. Rozległo się wnętrza stodoły. Zgasiłem peta i porzuciłem towarzysza na rzecz pieniędzy. Aczkolwiek nim do nich zasiadłem, dwójka rozmawiających uprzednio z Niemcem zwróciła się do mnie po niemiecku z prośbą. Trzeba pan Boże apteczkę? Krewiński! Zapołałem. Apteczka! Coś odburknął, a chwilę później wrócił z kartonem po butach wypchanym medykamentami. Liczyłem, słuchając jak niedoszli quasi-medycy debatują nad polskimi nazwami lekarstw i zastosowaniem poszczególnych przyborów. Szybko zresztą się uwinąłem, dzięki czemu nim ta zgraja odeszła, pozwoliłem sobie na kolejną konwersację z Polakiem. Mafia? Sekta? Zapytałem bezceremonialnie. Gorzej, bitcoinarze. Od kiedy tacy okaleczają psy? Kiedy chwilę dzięki dobrej, ale cholernie trafionej inwestycji stać się na praktycznie wszystko. Inaczej patrzysz na świat. To znaczy? Najpotężniejsi ludzie na świecie bawią się w tajne stowarzyszenia. Zaczął po chwili namysłu. Zbierają się za zamkniętymi drzwiami. Decydują o losach świata. Przy czym czasem dają się porwać w jakieś mroczne obrządki. Mają ten swój przesycony pieniędzmi, mocą i Bóg wie czym jeszcze światek. Normalnie ludzie po prostu chodzą do kościoła czy coś i potrzeby obcowania z czymś wyższym w ten sposób mają zaspokojoną, aby... Uśmiechnął się zakłopotany. My też chcemy czegoś więcej, ale nie mamy wstępu do elitarnych, że tak to ujmę. Zgromadzeń. Jeszcze. Dlatego sami musimy sobie wytworzyć aurę magiczności. Jakoś się podnieść w tym wszystkim, no bo hajs to tylko hajs. A kiedy chce się czegoś więcej, ludzie robią dziwne rzeczy. Pojebańcy.
Psa chcieliście jakimś własnym bożkom złożyć w ofierze? Brzmi głupio, ale to mniej więcej. Przypatrzyłem mu się. Zdawał się być dzieckiem, któremu wpadła w ręce nazbyt niebezpieczna zabawka. W dodatku dość prosta w obsłudze. Dlaczego nie zastrzeliliście Karwińskiego, skoro macie Gnata? Spanikowaliśmy, przyznał. To by dopiero było. Reszta wyszła z szopy razem ze wspomnianym wieśniakiem, trzymającym ostrożnie walizkę niczym własne dziecko. Zabandażowany ranny ledwo szedł, ale dwójka Niemców go podtrzymywała. Krzywiąc się rzucił. Pierdolcie się wszyscy, dzikuzy! Co on? Zląkł się tłuścioch. Czegoś chce? Nie, nie, uspokoiłem go. Vice versa! I odeszli. Wpatrywałem się, jak znikają mi z pola widzenia, aż usłyszałem Karwińskiego. No to pomyszku. I wykrzyczał ku domowi, z którego akurat wychyliła się kobieta. Zofia, świętujemy!